Cześć widzowie, jo siemanko, prypał, jo siemanko, witam bardzo serdecznie. Piątek. Witam moi drodzy, witam wszystkich pięknych, młodych, przystojnych, inteligentnych i oczywiście was. Jak najbardziej tak, cześć siemanko widzowie. Witam, cześć. Słusznego, dzięki, no mam pizzkę, muszę zjeść ją do końca, bo to śniadanie moje. Siema, jaką polecasz grę fabularną, jaką kiedykolwiek ograłeś? Mam duże pole do popisu. Myślę, że mega underrated jest Infamous Second Son, ale myślę, że najbardziej poleciłbym Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 to jest gierka, którą myślę, że powinien ograć każdy. Tak samo Wiedźmina trzeciego. Tak samo Cyberpunka. To są takie gry, moim zdaniem. Zaraz 2 lata tego typu. Myślę, że to są takie gry, które powinien odhaczyć każdy. Tak mi się wydaje. Wiedźmin trzeci, Cyberpunk, Grand Theft Auto 5, Red Dead 2, Elden Ring, tak szczerze. Uważam, że każdy powinien ograć Elden Ringa. Pomimo, że dużo osób uważa, że jest ciężki, to wcale taki nie jest. I nie wiem, chyba w sumie na tym bym skończył swoją listę. Z takich, powiedzmy. Wiesz o co chodzi? World of Tanks? Nie no, jaki World of Tanks, no. A tak z gier niefabularnych, no to myślę, że najlepszą grą do ogrania jest Genshin Impact. Nie ma lepszej gry od Genshin Impact. Widzowie, widzieliście, co się stało z George'em? W sensie stało. Mi się wydaje, że George od zawsze miał jakieś tam problemy z alkoholem, ale no wczoraj poleciał ostro, że tak powiem. Ale się przewróciłem dzisiaj, nie? Zobaczcie to. No, w***em się na hulajnodze, nie? No. Witam tutaj wszystkich moich fanów. Dzień dobry. Tutaj jest szef mój. No. Kłaniam się. I Real Madryt, i Barcelona. I za Realem, i za Barceloną. Nie, ja nie będę kłamał, nie, bo i kocham i Barcelonę, i Real Madryt, nie? Więc nie będę kłamał, bo kocham Real Madryt i Barcelonę, nie? Więc nie będę kłamał, jestem za Barceloną i za Real Madryt. Jakaś szmata ona mu wysłała 50 jakichś różyczek i to wydawało taki irytujący dźwięk dla. Wszystkim za prezenty, nie? Nie dziw się! Proszę mi nie dzwonić jak na niejka, nie? Za moment modem będziesz miał na ścianie! Jest. Jeżeli będzie się to powtarzać, będę miał wodowane konto do tego. Ciszę! Gram tylko! Co nie bijesz? Jezus Maria, boli mnie głowa od tego aż. Mówi się, że wygląd ma znaczenie. Energetyka, przepraszam. Kurwa, czemu ja przyznam elektryka, ty? Czy smak również? Przekonajmy się. Nie no, różnią się smakiem. Ja powiem wam tak, ja mega kocham Red Bulla, uwielbiam Red Bulla, kocham Red Bulla, ale wiecie co, powiem wam tak, ja jestem bardzo skrajny, jeżeli chodzi o energetyki, ponieważ uwielbiam drogiego Red Bulla, bo jedna puszka kosztuje 6 zł, a jednocześnie uwielbiam tego k***a szczocha z plastiku za złoty 30. Dole, jakie to jest pyszne, kurwa. Jak ja to kurwa kocham. Taki szczoch kurwa, z plastikowej butli za złoty 30. Ja p***le uwielbiam. Uwielbiam tego Bipowera. No na przykład, no. Albo Bipower, albo te takie najtańsze z Auchan. No, one zajebiste są. One genialne są, ja uwielbiam. VMAX Mojito 2.30. Znaczy powiem wam tak, byłem totalnie zaskoczony, on już nie jest produkowany od dawna, mi się wydaje. Ale mega dobrym energolem i to nie jest żart. To nie jest żart, jestem kompletnie poważny, przepysznym energetykiem był Zenek Martyniuk. Ja to mówię kompletnie nieironicznie. Zenek Martyniuk kosztował 2.30 w Auchan i był przepyszny. Naprawdę, Zenek Martyniuk Energy Drink Classic był naprawdę pyszny. Ty, a w ogóle przypadkiem mi się coś w głowie dzwoni. Przypadkiem nie było kiedyś energola Gangu Albanii, czy ja coś źle pamiętam? Jakoś mi tak, coś mi dzwoni. Albański raj. O, faktycznie, było coś takiego. No. Aktualnie jedna puszka kosztuje 40 zł na resellu. Ciekawe. Może teraz zadziała TikTok? No, coś się bugowało wczoraj. Zrób zdjęcie z Aisho Speedem, jeśli jesteś biseksem. Biseks. Ja nie wiem. Biseks to jest dziwna postać generalnie. Chłop 40 lat biega za jakimś ziomkiem po Warszawie, nie? Wielki milioner. Warzywóz, o koniec końców musi się tak, no nie wiem, czy słowo płaszczyć jest odpowiednie, no ale no musiał się płaszczyć trochę, nie? Zacznijmy od nagrania, które poleciało całkiem sporym wiralem na TikToku, zbierając ponad...
miliony wyświetleń i widzimy tam zakochaną kobietę, która w ogromnych emocjach opowiada nam, jak okradli ją na 120 tysięcy złotych. Zostałam przed chwilą oszukana na 120 tysięcy, podobno przez komendanta stołecznej policji. Dzień dobry, z tej strony policja, proszę mi przelać blikiem 120 tysięcy. Kurwa, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale jestem kurwa wysokim sądem i proszę mi wysłać wasze oszczędności życia. Jeżeli chodzi o blikowanie pieniędzy, byłem wczoraj na kebabie, znaczy wczoraj, no dzisiaj w nocy, no byłem na kebabie. Podchodzi do mnie ziomek, mówi tak, ty zamówisz mi Ubera, bo nam aplikacja nie działa. No mówię, jasne, on mówi, że mi bliknie pieniądze, mówię, dobra. On mi podaje ten adres, patrzę, wpisuję to w tego Bolta, wychodzi 11 zł. No to mówię tak, bliknij mi dwie dychy. No i co, no i pół kebaba miałem za darmo, nie? Ale potem zadzwonił ktoś podający się za komendanta z komendy w Warszawie i numer dzwoniącego, imię, procedury, wszystko się zgadzało, więc uwierzyła, że... No, wiesz co, słuchaj, wiesz co, kolego, patrzę tutaj, kurczę, mojej w bazie danych, że ostatni raz na czacie byłeś o 23.58, kolego, chyba ktoś próbuje włamać ci się na konto z tej strony policja. Musisz mi podać szybko na czacie swoje hasło do swojego Twitcha, bo już widzę, że ktoś tutaj pisał twoje wiadomości z twojego konta. Kazali, bo się bałam, że mnie, że mi coś zrobią. Zrobią mi coś, przyjdzie jej na chatę komendant stołeczny policji i wy***dali granatnikiem w pokoju. Że trafię do więzienia, żeby... Ale wezmą mnie do więzienia i mi granatnikiem w pokoju. Słuchajcie widzowie, mam w ogóle ważną rzecz do powiedzenia wam. Jeżeli kiedykolwiek będziecie przeglądać TikToka i wyświetlą wam się jacyś ludzie losowi, którzy reklamują aplikację Yubo, to możecie w komentarzu ich totalnie wyśmiać, bo ci ludzie, uwaga, dostają za tą reklamę, nie, no i kurwa, nawet kurwa, nie zdajecie sobie ile. Ci ludzie za tą reklamę aplikacji Yubo dostają, uwaga, werble, 25 kurwa dolarów. 25 kurwa dolarów. Napisali do mnie wczoraj maila, czym chciał za 25 dolarów nagrać 10-sekundowy filmik, kurwa. Mówię, pojebał was, kurwa. Dzień dobry, widzę w systemie, że nie uzyskała pani rekompensaty za wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. A to ja też tak miałem. Napisała do mnie, znaczy przedwczoraj zadzwoniła do mnie typiarka na telefon i mówi tak. Cześć, widzę, że grasz za dużo Fortnite'a. Czy próbowałeś ostatnio wyjść na podwórko pograć w piłkę? To wszystko wina tych całych freak fightów, fame MMA i bezstresowego wychowania! W głowach im tylko smartfony i gry komputerowe! Za moich czasów jak matka na mnie kablem od Prodigia, to chodziłem jak w zegarku! A gdybym tylko pysknął do matki, ojciec wyciągnąłby swój skórzany pasek i zlał mi dupę tak, że nie siadłem przez tydzień! Wasze po... Relówka. Które będą... Planie dzieci to najlepsza forma rozrywki, tak szczerze. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Jestem ja, tylko dwie litery, wiesz. Butla dżinów wylewam za tych, co odpadli w tamtej grze. Jebać, cash stack, program moda mnie nie złapie. Nawet jeśli jestem w stanie wygrać, przegram, bo chcę wiary więcej. Jeśli stracę więcej, mogę osiągnąć jeszcze więcej. Jeśli teraz zaprzestanę, przecież nie chcę żyć za marną pracę.